Witam serdecznie. Nie wiem, czy pamiętaliście, że dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę zaczynamy o godzinę wcześniej, czyli o godzinie 17. W związku z tym mam nadzieję, że tutaj za chwilkę pojawi się parę osób, tak? Ale też wydaje mi się, że mogliście zapomnieć. O, proszę, już są dwie osoby. Brawo, trzy osoby. Brawo dla Was, że pamiętaliście, że w niedzielę zaczynamy o godzinie 17. A nie o 18:00, w związku z tym miło mi się z Wami spotkać na tej naszej transmisji, na tym naszym spotkaniu online. O, coraz więcej osób, więc pamiętaliście, faktycznie cieszę się bardzo. Przede wszystkim słuchajcie, zacznę od tego, że nie, dzień dobry, że trzeba Wam podziękować gorąco, ponieważ na naszych aukcjach troszeczkę tam zaczyna już wrzeć. Ale pamiętajcie, że pierwsze produkty, które pojawiły się na aukcji, czyli terraria, możecie sobie jeszcze gdzieś tam negocjować, licytować do godziny, do północy dzisiejszego dnia. Wszystkie już propozycje, które pojawią się później po północy, nie będą uwzględniane, także macie jeszcze parę godzin, żeby jakieś terrarium sobie może wygrać, wylicytować. A zobaczymy po dzisiejszym dniu, czy nie nabierzecie ochoty na nieco więcej tych terrarii, bo na razie to Was widzę interesują te poziome, czyli tam 60 i 80 najbardziej Was kusi, a powiem szczerze, że z 80 trochę się pomyliłem, za mało ją wyceniłem, ale okej, niech tak idzie, jak tak pójdzie, tak będzie, też trzeba się cieszyć z tego, więc sobie negocjujcie. Są zwierzęta, słuchajcie, już wystawione, także też o nich nie zapominajcie. Ja tam rozumiem, że może skorpion czy damon to nie jest dla wielu, oczywiście, no, uważam, że fajne dla wielu zwierzątko warte posiadania, pożądania, ale dlaczego nie? A kamelony, wiele osób o kamelonach marzy, chciałoby hodować kamelona. Oczywiście już wielokrotnie mówiłem tutaj, że jeżeli chodzi o kamelony, nie, to trzeba na nie uważać, to są zwierzęta dość delikatne, wymagają jednak z naszej strony sporej wiedzy. Te, które mamy tutaj, już są troszeczkę starsze, czyli nie takie małe wypierdki, jak czasami mówię, które dopiero się tam wykluły z jajeczek, tylko już mają około pół roku, więc jest łatwiej, tak? Więc jeżeli Was kuszę jeszcze na posiadanie kamelona, proszę bardzo, bo normalnie, indywidualnie ta cena jest dużo, dużo wyższa. Szkoda, że co, że żabki kumkające nie ma, że szkoda, że żabki. Jak trzeba, to i żabka się może pojawić gdzieś tam na aukcji, ale nie teraz. Jeszcze nie mam, mogę zdobyć. Ja na pewno planuję poszerzyć swoją hodowlę, tylko trzeba ładniejsze tam terrarium zrobić. I pojawią się na pewno kolejne, to już tam wspominałem. Dobrze. Jutro rano oczywiście nowe gdzieś tam pojawią się produkty, także sobie licytujcie. A już tam widziałem, że w grupie naszej aukcyjnej jest prawie setka osób, tam 80 chyba 6. Jeszcze dzisiaj udostępniłem informacje o aukcjach na grupie terrorystycznej tam Wrocław i okolice, więc może dołączę parę osób. Wiem, troszeczkę będzie dla Was trudniej może licytować, ale pamiętajcie, jaki przyświeca nam cel. Chcemy utrzymać wystawę, chcemy tutaj też utrzymać zwierzaki i to wymaga pewnych funduszy. Stąd pomysł na aukcję. Dziękuję, że się w to angażujecie. Lecimy dalej, słuchajcie. Nie wiem, czy tam przeczytaliście opis dzisiejszego naszego spotkania online. Mistrzowie ucieczek i jak myślicie, kto jest takim supermistrzem w ucieczkach? Ja trochę wspominałem, ale to nie będzie to, o czym mówiłem. Ja mam tutaj takiego węża, który lancetogłowa mlecznego, który nawiał już mi tyle razy, że nie da się policzyć, ale o nich nie będzie mowa. Jest ktoś inny, kto to też lubi pouciekać. Jak myślicie, kto jest mistrzem w ucieczkach? Wąż? Nie będzie dzisiaj wąszy. karmówka tak, w sumie możemy zrobić sobie kiedyś jakiś odcinek na temat karmówki. O kraszanach już mówiliśmy. Nie, to nie będzie żaden owad, słuchajcie. I zawsze karaczany uciekają, wiem, legwa. Owszem, słuchajcie, moja smoczyca, czyli princesa, ucieka już parę razy dziennie, ale dzisiaj się to skończyło, ponieważ
Wreszcie się zorientowałem, jak ona ucieka, czyli na dole, w kratce jest pewna dziura, którą ja kiedyś troszeczkę tam drutami powiązałem i przez tą dziurę smoczyca uciekała, ale już dzisiaj pozakładałem tam trytki, nie ma wyjścia, koniec uciekania smoczycy. Szyszel też nie. Patrycja, powiedz im, co ucieka najchętniej. No, Patrycja. Patrycja właśnie tego doświadczyła. Dzień dobry. Co tam według ciebie ucieka tak sprytnie? Czekamy, czekamy. Kodrysiek, nie, no słuchajcie, Kodrysiek nie ucieka. Kodrysiek jest kotem wolnochodzącym, sobie wychodzi i wraca. I tyle, nie ucieka, chyba że się go goni. No dobrze, jak Patrycja jest troszkę nieśmiała i nie chce powiedzieć, to ja wam powiem, słuchajcie, dzisiaj mówimy o gekonach. I zacznę, słuchajcie, od gekonów płaczących. I to są dla mnie najbardziej uciekające jaszczurki na świecie. No żółwiowi to się czasami zdarzało, słuchajcie. Były takie momenty, że żółw uciekał. Mówię o tym wodnym. Dał radę parę razy. Ale gekony płaczące, płaczki, czyli takie słodziaki, o proszę bardzo, tutaj lepiej widać teraz. Tak, tak, Patrycja. Patrycja się śmieje, ale Patrycja parę dni temu kupiła sobie właśnie płaczki do hodowli i jak dzisiaj mi pisała, wybacz, że zdradzam takie nasze tajemnice, nie? Ale nic z tym złego nie ma, bo dwukrotnie już jej uciekły płaczki, a dopiero ma jej kilka dni. Ja kiedyś płaczki też hodowałem, muszę wam powiedzieć. No i się poddałem, tak? One mnie przerosły, mogę powiedzieć, a nie dlatego, że one są trudne w hodowli, one są bardzo łatwe w hodowli, tylko płaczki są bardzo małe. No zobaczcie, jakie one są małe, tak w porównaniu, nie wiem, z moim palcem, tak? No to jest tam długość paluszka, a to są dorosłe płaczki. A ja mam tutaj jeszcze koło siebie i teraz możemy się obrócić. O, takie terrarium pionowe, no, nie będzie, że troszkę je podniosę, albo nie, bo właśnie mówię o mistrzach ucieczki, ktoś mi tutaj z tyłu nawiewa, ale o nim za chwilkę porozmawiamy. No i tak jest, słuchajcie, gekony to jest mój koszmar. Ja tu mówię, a tu mi gekon ucieka z boku. Dobra, obniżymy też, nie, nie, ten terrarium podnieść. Dobrze, że chodziło mi coś takiego po głowie. O. Tak wygląda terrarium, gdzie mieszkają sobie płaczki. A tutaj, kurczę, zaraz wam to, o, już uciekł. Tutaj na suficie siedziała malutka płaczka, ale ja wam tak zrobię. Powiedzcie mi, w którym miejscu znajduje się płaczka. O, teraz zobaczcie. W którym miejscu znajduje się gekon płaczący? O, Maria mówi, że miała kiedyś i słuchajcie, można wrócić, dlatego że te płaczki pojawią się też na aukcji. Ja je dostałem właśnie od kogoś, od jednego z moich klientów, czy tam klientek. Dostałem je specjalnie z przeznaczeniem na aukcję, tak żeby je wystawić na aukcję, żeby w ten sposób troszeczkę wesprzeć wystawę. Bardzo ładny gest, jeżeli wy oczywiście macie też coś, co moglibyście przekazać na aukcję, albo jakieś zwierzaczki, które macie w nadmiarze, nie wiem, tam w nadmiarze jakieś pajączki, jakieś jaszczurki, płaczki, albo nie wiem, albo dzieci nadmiarze, żartuję, to też możecie przekazać na aukcję i to oczywiście zysk zasili. Widzicie tutaj jaszczurkę na korze, no dobrze powiedziane, tylko w którym miejscu na korze, tu. O, tu się zaczyna główka, a tu się, tu ogonek, ruszyła się teraz troszeczkę, jak zobaczyła mój ruch, mojego palca, to jest na samym środku, o, ruszyła się znowuż, tak? To są maleństwa, słuchajcie, to są bardzo, bardzo małe jaszczurki. Dobra, będę pokazywał wam te duże. Bo trochę mi tak ciężko mówi rozmawiać z troszeczkę cięższym takim terrarium, trochę podniosę sobie. O, jakoś. Niech tak będzie, a tam w tle, nie wiem czy dobrze widzicie, już zaczyna się malować basenik dla żółwia. Miesiąc czasu musiał schnąć ten basen, żeby się dało go pomalować. To już dzisiaj go zaczęliśmy malować.
Dzięki, Rafale, jeżeli tam oglądasz, za pomoc. Okej, słuchajcie, bardzo fajne jaszczurki, które po pierwsze hoduje się bardzo podobnie do gekonów orzęsionych. Tak, one i robaczki jedzą, i galaretki jedzą, i tam troszeczkę im dałem takiej galaretki według opisu bananowej, chociaż ja po zapachu to tam żadnego banana nie czułem, ale smakować to nie smakowałem. Witaj, Patryk. Czyli mogą sobie jeść też owoce, jakieś przecierki, tak? Czyli nie mam specjalnie problemu z tym, żeby sobie hodować. No właśnie, Maria mówi, że w tej zestawie musiałaby terrarium sobie jakieś ogarnąć, ale przecież my mamy na aukcji terraria i jest bardzo tanio wystawione terrarium pionowe. I tutaj dla tych gekonów najlepsze są właśnie terraria pionowe. Dlatego, że poziome, i to co doświadczyła właśnie Patrycja, mają szczelinki, tak? Pomiędzy jedną szybką a drugą, jak się mijają między sobą, jest szczelina, przez którą nie ma siły, każda płaczka ucieknie, a mało tego, mi płaczki uciekały jeszcze po górnej prowadnicy. W zasadzie pomiędzy szybą a prowadnicą zawsze jest tam jakaś para i ona jest na tyle duża, że płaczki tamtędy mi uciekały, nawet jeżeli tutaj sobie zaklejałem taśmą, nie wiadomo czym, nie było żadnej przestrzeni, to kurczybyki małe uciekały górą, nie dało się utrzymać i tutaj gilotynka jest najlepsza. I mamy jedną gilotynkę na aukcji bez wystroju i dwie gilotynki mamy z wystrojem. Co prawda jedna już tam jest taka cena troszeczkę podniesiona do góry, ale bardzo fajna, nadaje się do hodowli płaczek. Ale jest jeszcze drugie wystrojone terrarium, gdzie brakuje roślinek, ale prawdę mówiąc włożyć wam roślinkę kilka trzykrotek to jest 5 minut roboty i już macie. Mamy jak coś trzykrotki, także możemy uzupełnić to drugie terrarium też trzykrotki i będzie fajnie. I też świetnie się na płaczki nadają. Na nie najlepsza gilotyna. Właśnie tak, Kasiu, o tym właśnie mówię, na nie najlepsza gilotyna, bo gilotyna ma najmniej szparek. Oczywiście jak się tam zsuwa szybka, może być delikatna szparka, więc gdybyście stwierdzili, że ona jest troszeczkę za szeroka, bo jest prowadnica trochę do przodu wyciągnięta, no to można tam warstwę delikatną z silikonu na przykład, albo tam kawałek tekturki wkleić i wtedy kończy się już, nie ma żadnej szpary, a szybka nadal może się przesuwać. Także terraria macie tak do 23.59, tak? Jest jeszcze kilka godzin do zastanowienia się, czy chcemy, czy mamy jakieś inne w domu, żeby hodować. Płaczki pojawią się na aukcji. O, Daniela, witaj. Będzie można je sobie posiadać. Płaczek mamy 7. Je można trzymać w grupach, tak? Tak jak tutaj macie 3, nie ma problemu. To są zawsze samice. I co ciekawe, te gekony rozmnażają się przez partenogenezę, czyli one się klonują, tak samo jak to robią patyczaki, tak? Czyli płaczki po prostu składają jajeczka, z których pojawiają się nowe płaczki i to są wszystko samice. To są jaszczurki, które praktycznie opanowały pół świata, czyli gdzieś tam chyba miejsce ich, mogę się pomylić, tak, miejsce ich pochodzenia to są gdzieś tam okolice Australii, wyspy tam Oceanii i tak dalej, ale one już są w Azji, są w Ameryce rozpowszechnione. To są bardzo mocno rozprzestrzeniające się jaszczurki, malutkie, fajne. I właśnie to, że rozmnażają się przez partenogenezę, czyli się klonują, zapewnia im możliwość gdzieś tam przenoszenia się, tak, i stworzenia jakiejś dużej grupy, bo nie trzeba samca, nie ma potrzeby łączenia się w pary. Mi zdechły wszystkie roślinki w terach płaczków, bo nie ma oświetlenia. Tak, dla takich jaszczurek powiedzmy nie poleca się oświetlenia, ale pamiętajcie, tak jak tutaj u Łożęsku widzicie, jest świetlóweczka UVB 2,4% i ta świetlóweczka nie grzeje, nie daje ciepła, daje bardzo niewiele daje światło UVB, natomiast ono jest bardzo przydatne, ważne właśnie dla roślin i te rośliny mogą sobie tam rosnąć, także te terraria robimy w stylu tropikalnym, tak, z dużą roślinnością, z dużą wilgotnością, z temperaturą taką umiarkowaną, między tam powiedzmy 25 a 30 stopni, nie trzeba bardzo mocno podgrzewać.
ale tam troszeczkę, właśnie kilka stopni możemy podnieść. Jest ta świetlóweczka może nam delikatnie podnieść, ale powiedzmy, że jak mamy 20 kilka stopni w mieszkaniu, to nawet nie trzeba ogrzewać. Nie, natomiast trochę warto ze względu na rośliny oświetlać. I mamy tutaj cztery takie większe sztuki. Trzy, przepraszam, większe sztuki i cztery maluszki, takie malutkie, bardzo. I można je będzie sobie nabyć. Ja wystawię je na aukcji tam po 20 zł powiedzmy i możecie sobie wtedy, bo parę razy się pojawią, bo jest ich tak dużo, albo może wystawię parami, po dwie sztuki powiedzmy tam wystawimy. Jedna zostanie jako pojedynczy okaz. Może ja się zdecyduję, żeby u siebie wrócić do hodowli, ale faktycznie w terrarium pionowym, ale mam takie malutkie tutaj terrarium, gdzie mogą sobie zostać. To są pierwsze gekony, strasznie uciekające, musicie bardzo pilnować tych szparek, ale bardzo łatwe w hodowli, dla początkujących hodowców, bez żadnego stresu, bez żadnego problemu, będą się Wam mnożyć, a z tego mnożenia możecie je potem sprzedawać, wcale ich nie ma tak dużo na rynku, bywają fale, takie tam wiecie, sinusoidy, czasami jest ich więcej, czasami mniej i możecie je sobie sprzedawać, tam powiedzmy od 30, czasami nawet i po 50 zł niektórzy sprzedawali płaczki, więc można na tym jeszcze zarobić sobie parę złotych, na przykład mieć na kolejne terraria. Jeżeli chcecie, to jest pierwszy gekon mistrz ucieczki. Odstawmy go na bok. Drugi, słuchajcie, gekon, którego chciałem Wam pokazać, nie będzie do nabycia. To jest gekon. Spróbuję go wyciągnąć, znaczy już mi się wcześniej udało, ale właśnie jak mieliście okazję zobaczyć na tej naszej transmisji, próbował uciec. A, dobra, mam go. Gekonik, ja bardzo lubię, słuchajcie, te gekony. Mam go co prawda jednego, to jest gekon paskowany, nazywany również gekonem czekoladowym, chociaż ja nie lubię tej nazwy, jakoś tak, nie wiem, nie przypadła mi do gustu. Bardziej pasuje mi właśnie gekon paskowany, a to ze względu na ten paseczek, który tam idzie od głowy do samego dołu. To mu troszeczkę wylinki gdzieś tam schodzi, chodź, pomogę ci. A, dobra, no, udało się. Tu się możesz uśmiechnąć do towarzystwa, tak? To jest gekon paskowany. Bardzo fajna jaszczurka. Prosta też w hodowli, słuchajcie. Z gekonami nie ma większego problemu, żeby je hodować. Fajne zwierzątka, ładne zwierzątka. Specjalnie wymagające. Od tego gekona już papkami nie nakarmimy. On już typowo owady. Pamiętajcie, że płaczki również jedzą owady. Co prawda bardzo małe. Tam dajemy wylęk karaczana czy wylęk świerszcza. Muszki, owocówki. Możemy wrzucać mole, jak nam gdzieś tam latają. Tak. Skoczogonki możemy dawać. Czyli to samo na przykład, co dajemy żabkom. Ktoś mnie pytał pod naszą transmisją z żabkami, czy z płaczkami może mieszkać. I powiedziałbym tak, że z tymi naszymi trikolorami płaczka mogłaby mieszkać w zasadzie. No bo powiedzmy, że w podobnym środowisku sobie żyją. Cicho, nie denerwuj się. Aczkolwiek jest dużo bardzo stresujących się drzewołazów, z którymi na pewno niedobrze byłoby łączyć. Ale należy ostrożnie podchodzić do tematu i obserwować jedną i drugą. Tak? Natomiast generalnie jedzą to samo. Tak, malutkie owady, żabki i płaczki. No i płaczki dodatkowo tam jakieś owoce, no żaby już niekoniecznie. Ale te owoce będą na pewno przyciągać muszki i dzięki temu żabki też skorzystają. Także to jest mój gekonik, którego już mam kilka lat u siebie i on bardzo fajnie sobie tutaj u mnie żyje. Możecie go nie dostrzegać. Czasami jak chodzicie, faktycznie siedzi tutaj na górze, czyli jak siedzimy sobie na murku teraz, to po prawej stronie, tu macie odwrócony obraz lustrzany, troszeczkę, on czasami tam siedzi na szybie i pokazuje te swoje fajne łapki przyklejone do szkiełka. Ale zwykle jest tam słabo widoczny. To są nosne, tak? Gekony to są głównie nosne zwierzęta i w dzień są słabo obserwowalne, a w nocy bardzo chętnie wychodzą za to. Mnie namawia, żeby
No, pytałam, o, Katarzyna właśnie się przyznała. No to tak, można spróbować z jakimś tam trikolorkiem na przykład, tak? Myślę, że tak. Ja tam odpisałem dzisiaj, że to jest możliwe. O, mniej więcej w podobnych terenach występują, no, te płaczki opanowały Amerykę, w związku z tym, no, żabeczki też tam, Ameryka Południowa. To można spróbować sobie. Na początku z niewielką ilością, z jedną tam jakąś może płaczką do tych żabek. Jak mamy żabki, to jedną płaczkę, czy odwrotnie. Tak samo nie przesadzę z ilością, żeby się nie wystraszyły. Ale dla mnie, według mnie to jest możliwe. Tak dlatego, że żabeczki małe, drzewołazy nie są duże. Nie, no płaczki tym bardziej nie są duże. Płaczki siedzą wysoko raczej, żabki na dole, więc nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Tylko musi być gęsta roślinność. I wtedy faktycznie mogą sobie tak funkcjonować, moim zdaniem. Dobrze, tego włożę do swojego terrarium i muszę Wam pokazać jeszcze jedną jaszczurę, jednego gekona. Tak naprawdę to chciałem Wam pokazać jeszcze dwa gekony, ale jeden mi uciekł, no bo taki jest dzisiejszy temat, mistrzowie ucieczek, i chciałem Wam pokazać gekona, który miał się pojawić na aukcji, ale na razie nie będę mógł go wystawić na aukcję. To jest gekon Mateusza. Mateusz, teraz nie słuchaj, czyli gekon wachlarz opalcy. Bardzo fajne gekony, które mają dość specyficzne właśnie łapki. Takie te łapki przypominają kształt wachlarzyka. Takie ma cztery wachlarzyki. To jak Rysiek mi znajdzie tego gekona, to ja go Wam pokażę gdzieś tam przy okazji, osobno zrobimy o nim może materiał, albo się pojawi na tej aukcji. A dzisiaj to musimy się niestety obejść smakiem. Uciekł mi podczas przekładania i to bardzo dobrze pasuje, koresponduje do naszego głównego właśnie tematu przewodniego, mistrzowie ucieczek, ale pokażę Wam coś jeszcze. Witam, ktoś tam kolejny się pojawił. No, Mateusz się śmieje. To jest śmiech oczywiście, taki, wiecie, ucieczka samicy, w życiu nie zapomnę, samicy regałów czy regiusów miało być, o pająka może chodzi. Słuchajcie, to nie jest już mistrz ucieczek, ale chociaż oczywiście, jeżeli zapomnicie, nawią nie da się, można sprzedać, słuchajcie, tylko odbiór nastąpi w bliżej nieokreślonym terminie, jak Rysiek znajdzie, to Wam wtedy pokażę. A co Wam teraz chcę pokazać? Słuchajcie, coś, co już sobie tutaj kilkukrotnie oglądaliśmy, czyli gekona orzęsionego. Zobaczcie. No nie jest to jakiś tam specjalny mistrz ucieczek, chociaż może skakać. Też go otrzymałem, słuchajcie, tutaj, żeby go wystawić na aukcję. To Wam go dzisiaj prezentuję. Będzie można go zakupić. Bardzo ładne, fajne, przyjemne zwierzątko. Wiecie, ja już o gekonkach mówiłem. I tutaj jest takie piękne terrarium. Jakbyście chcieli takie, żebym Wam zrobił na takiego gekona, chociaż dla niego polecałbym to terrarium no właśnie, sobie skoczył. To terrarium przeze mnie robione z wystrojem. Tam do tego troszeczkę roślinek dodać i cycuś będzie malinka, jak to mówią. Bardzo ładny, słuchajcie, z fajnym takim dość, może rzadkim. Trochę nie znam się na tych odmianach barw, mniejsza z tym. Danieli się uśmiechnęła, buzia do orzęska. Tak, jest do wzięcia. To już jest taki troszeczkę starszy okaz. Dokładnie ma 11 miesięcy. Dzisiaj, tak? Dzisiaj jest 26? Sprawdźcie. Dzisiaj kończy 11 miesięcy. Tak? Dokładnie 26 czerwca. Tak, nie maja, 26 maja się wykluł, urodził i też będzie do nabycia właśnie na aukcji się pojawi. Chociaż ja go sobie tutaj parę dni podtrzymam i będę go Wam jutro wrzucał na aukcję, żebyście trochę, wiecie, nabrali smaka, czy smaku powinno być, nieważne, na takiego zwierzaka. Także jest do kupienia. Też gekon, także pasuje do dzisiejszego tematu. Może Wam próbować ucieczek, więc to tym bardziej pasuje, ale to właśnie tak, jak go sobie trzymamy. Jak w razie czego Daniela pomogę w negocjacjach, tak? Jak trzeba, zrobimy sobie transmisję online i ja tam będę Cię wspierał w rozmowach z rodziną. Zobaczcie, jakie one są fajne. Jak sobie
Trochę muszę obniżyć tutaj teraz kamerkę. Jak sobie go położymy tutaj na szybce, no to się bardzo ładnie wspina, chodzi sobie, także możecie też się z nim troszeczkę pobawić. I teraz widzimy trochę lepiej jego kolorki. Czyżby ci się płaczki podobały? No i nie, takiego bym z płaczkami nie hodował, dlatego że on już by te płaczki nam pozjadał. Niestety zdarza się czasami, że rodzice, bardziej tu chodzi o ojca, zjadają nawet swoje małe, jeżeli gdzieś tam im się wyklują z jajeczek i chyba nas to spotkało, bo przekładając orzęski właśnie do nowego terrarium, tam znaleźliśmy parę jajeczek pustych, gdzieś tam dziurawych i myślałem, że to może świeższe zżarły, ale nie. To musiały być niestety wyklute małe orzęski, które po prostu zostały gdzieś tam napadnięte przez dorosłe. To się zdarza, trzeba pilnować po prostu, tak? Nam się nie przepilnowało i dlatego troszeczkę mniej jest tych stworków. Ale ten jest piękny, cudowny i jak będziecie mieli ochotę, zacznijcie zbierać pieniążki, bo on będzie wystawiony na aukcję. Tak? Fajny, zdrowy, 11-miesięczny okaz. No i słuchajcie, z takim niedosytem was dzisiaj zostawię. Życząc przyjemnej niedzieli, gdybyście potrzebowali terraria na takie zwierzaki, to jeszcze dzisiaj do północy, do 23.59 są w fajnych cenach do wzięcia. Także przemyślcie kwestię i być może czy na płaczki, czy na gekona orzęsionego, a płaczek jest 7, no to nawet te 3 terraria mogłyby zostać zagospodarowane. W związku z tym warto hodować i buziaczek na do widzenia. Od tutaj gekonika dla was. Trzymajcie się ciepło, miłej niedzieli. Do zobaczenia jutro o godzinie 18:00.